budowę państwa do kolejnego punktu naszego obrad, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Białe Morze, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 912, pierwsze czytanie, referuje pani Bożena Kaczmarska-Michniak. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado. Chcemy przedstawić projekt opracowany również w zaplanowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu nazywany Białe Morze. Jest to obszar położony w dzielnicy 9 Ławie Gminki. Autorami planu są pracownicy biura, pani Justyna Kozik i pani Aleksandra Lewowska-Wójcik. Jest to obszar 87,6 hektara o takiej powierzchni, znajdujący się ograniczony ulicą Podmokłą, Marcinka, Herberta i Chmielną i ulicą Witosa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz rzeką Wilgą. Przystąpienie do tego planu nastąpiło w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miasta 7 lipca 2010 roku i celem tego planu była aktywizacja kluczowego obszaru rozwoju kulturowego, umożliwiająca m.in. realizację w rejonie dziś już realizowanego na podstawie decyzji ustalających warunki zabudowy Centrum Jana Pawła II Nie Lękajcie Się. Poza tym plan miał odpowiedzieć na pewne pytania i rozwiązania problemów komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Przeszedł całą procedurę określoną w ustawie w artykule 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. W tym również pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Plan był dwukrotnie wykładany. Pierwsze wyłożenie było między 10 kwietnia 2011 roku a 10 maja 2012, to znaczy nie między 10 kwietnia 2012 a 10 maja 2012. Podczas tego wyłożenia złożono 5 uwag, z czego 3 zostały uwzględnione, 2 uwagi nie uwzględniono. W związku z tym nastąpiło kolejne wyłożenie, już nie całego obszaru, tylko to było wyłożenie częściowe między 3 lipca a 31 lipca tego roku. Po tym drugim wyłożeniu nie wpłynęły żadne uwagi. Na obszarze objętym tym planem znajdują się również działki gminne, które zostały przeznaczone pod tereny komunikacyjne, pod tereny usługowe, jak również pod tereny zieleni z dopuszczeniem usług sportu. Projektami są do Państwa w dyspozycji, jeśli Państwo macie pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wprowadzenie. W tej sprawie pozytywną opinię podjęła Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram tę dyskusję. Kto z Państwa radnych w tym punkcie obrad chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Włodzimierz Piechur. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, wnioskuję o pytanie doprecyzujące. O teren NL łamane przez U1 lub U2, gdzie zabudowa jednorodzinna i usługi. I jest w trzecim ustępie, podpunkt pierwszy, możliwość realizacji usług jako obiekty wolnostojące i lub lokale usługowe, pasterze budynków mieszkalnych. Moje pytanie jest o możliwość istnienia samodzielnych budynków o charakterze usług tylko i wyłącznie i ewentualnie jakie są możliwe maksymalne procentowe udziały usług i mieszkalnych. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zatem bardzo proszę o ustosunkowanie do tego pytania. Proszę bardzo. Sytuacja wygląda tak. Symbol planu, tak w jednym, jak w drugim przypadku, to jest MN łamane przez U. Ten fakt łamania powoduje to, że na równych prawach jest traktowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jak i usługowa. Obiekty usługowe mogą być jako wolno stojące realizowane w tych terenach. Jak chodzi o MN, mogą też stanowić procent zabudowy usługowej,
znajdującej się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Określa to ustawa prawo budowlane, które mówi, że budynek mieszkalny jednorodzinny to jest taki, który ma maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub 30% tego budynku stanowią usługi. Więc w obu tych przypadkach może usługi mogą być realizowane. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam, że odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 Przepisów Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 4 października 2012 godzina 15. Proszę Państwa, przechodzimy do...